brother standing by the... Dzień dobry i witam serdecznie na dzisiejszy videoblog. Chciałbym mówić na temat w ogóle wiara, tak? Wiara ogólnie, wiara w siebie, wiara w Bogu, wiara w zmiany, które nadchodzą. Wielu ludzi, wiele osób, które znam, nie wierzą, że zmiany jest możliwe, nie wierzą, że są w stanie coś dokonać w życiu. Zostali tak napojeni przez otoczenie, przez rodziców, że jesteś nikim, jesteś do niczego nie dojdziesz. Ale chcę powiedzieć dzisiaj, że to jest nieprawda. To jest nieprawda. Tak naprawdę to ty w dużej mierze decydujesz, jak daleko zajdziesz. To ty w dużej mierze decydujesz, jak będzie wyglądało rzeczywistości wokół ciebie. Nawet jest napisane w Pismie Świętym, że według twojej wiary będzie ci zrobione. Będziesz miał takie rzeczywistości, w które naprawdę wierzysz. Ja wiem, że żyjemy w kraju, gdzie nie jest pozytywnie, nie jest akceptowany wręcz, kiedy ktoś wierzy w siebie, kiedy ktoś jest odważny i robi odważne rzeczy. Raczej jest premiowane byciem takie pokorny, wyznawać, a to nic, do niczego i tak dalej, i tak dalej. To jest dobrze, skromność jest dobra, ale fałszywa skromność jest niedobrze. I chciałbym nas zachęcać dzisiaj, szczególnie rodziców, abyście zaczęli mówić pozytywne rzeczy do waszych dzieci. Nie tylko mówienie do nich, że są do niczego nie dojdą. Zacznij mówić pozytywne rzeczy do nich. Jakie są mądrze, jakie są inteligentne, jak są pracowici, jak daleko zajdą w życie. Dlatego, że te słowa, które słyszą od rodziców, w dużej mierze ma wpływ na to, jakie będą spostrzegali siebie w przyszłości. Dzisiaj zawdzięczam miejsce, gdzie ja jestem, między innymi rodziców, między innymi osoby, starsze osoby, które byli w moim otoczeniu, którzy mówili pozytywne rzeczy o mnie, którzy zachęcali mnie i mówili, że wierzą we mnie. I to są rzeczy, które dawało mi skrzydło. Pomimo tego, że byłem urwisem, pomimo tego, że tak naprawdę nie powinnam być w miejscu, gdzie ja jestem dzisiaj, ale poprzez te zachęty, poprzez te słowa zachęcanie, to uwierzyłem, że to jest możliwe. To jest jeden aspekt, ta ludzka aspekt. Drugi aspekt, który nazywam duchowy aspekt, to jest Boży aspekt. I chcę dzisiaj przyznać, że bez Boga bym nie był, gdzie ja jestem dzisiaj. Bez wiary w Bogu bym nie był w miejscu, gdzie ja jestem dzisiaj. Dlatego, że Bóg otworzył moje oczy. Bóg pokazał mi horyzont. Bóg sprawił, że rzeczy niemożliwe stały się możliwe. Dam wam taki przykład. Czy wiecie, że kiedy przyjechałem do Polski, miałem 100 dolarów w kieszeni. Bez rodziców, bez rodziny, bez wsparcia. Po pierwszy dzień pobytu w Polsce zostało mi 10 dolarów w kieszeni. Ale właśnie poprzez wiarę, poprzez ciężkie prace, poprzez wierzenie w tym, że jutro będzie lepiej i pracy nad tym, że jutro będzie lepiej, to powoli, powoli dokonujemy to, co my dokonujemy. Zachęcam Cię, zachęcam Was. Nie ma nic niemożliwego. Nawet jest napisane, dla wierzącego nie ma nic niemożliwego. Dla kogo? Dla wierzącego, dla osoby, która wierzy. A więc zachęcam, abyście uwierzyli. Bóg wierzy w ciebie. Niech rodziców wierzą w swoich dzieci. Dla wierzącego nie ma nic niemożliwego. Nie ma nic niemożliwego. W tym tygodniu chciałbym was zachęcać do tego, abyście wierzyli w wasze marzenie, abyście zaczęli kroczyć w tym kierunku, abyście zaczęli pracować w tym kierunku, dlatego że dla wierzącego nie ma nic niemożliwego. Pozdrawiam. Yes, show a little kindness.